serdecznie. Na kolejnych zajęciach z Tai Chi i Qigong w sobotę w pięknej jesiennej scenerii parku Chopina. Jest tutaj trochę zakłóceń. Mam nadzieję, że dzięki nagłośnieniu tych zakłóceń nie słychać. Stajemy w lekkim rozkroku. Wyciągamy głowę w górę. I rozpoczynamy ćwiczenie od skrętów. Delikatnie najpierw, żeby rozruszać kręgosłup, przygotować go do pracy. I pogłębiamy, oglądamy się za siebie. Wymachy rąk w tył z przeniesieniem ciężaru. Patrzymy za ręką, która jest z tyłu. Staramy się prostować kręgosłup w części lędźwiowej. Wystarczy. Kładziemy ręce w ten sposób i robimy krótkie skręty górą kręgosłupa. Dobrze, wystarczy. Przechodzimy do krążenia tułowiem. I zmiana kierunku. Wystarczy. Pocieramy dłonie. Dosyć mocno, bo zimno. Masujemy nerki. I przechodzimy do krążenia bioder. Przy okazji krążenia ruszamy miednicą w przód i w tył, tak żeby uruchomić część lędźwiową kręgosłupa i w drugą stronę. No, ale dzisiaj robota w re chyba jest ciepła. I zmiana kierunku na jednej nodze. I w drugą stronę. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy nogę. I ósemeczka. Staramy się rozluźnić barki, rozluźnić biodra. Przenosimy ciężar ciała i się skręcamy. Zmiana kierunku, ósemka przodem. Zmiana ciężaru, skręt, zmiana ciężaru, skręt. Dobrze, wystarczy. Ramiona w przód. W tył. Prostujemy kręgosłup w części lędźwiowej. Jedna ręka w przód, druga w tył ze skrętem tułowia. I zmiana kierunku. Wystarczy ręce w bok, mocno po końcówki palców. Głowę wyciągamy w górę, rozciągamy całe ciało w szerz i wzdłuż, wspinamy się na palce. Osiadamy.
przedramiona do wewnątrz. Na zewnątrz. Do wewnątrz na przemian. Na zewnątrz. Opuszczamy ręce, barki góra i z wydechem opuszczamy. Dobrze, wystarczy. Pocieramy dłonie. Jedna noga w przód. Masujemy kolano. Poklepujemy. Ściągamy w dół. Kładziemy dłoń nad kolanem. Całym ciężarem ciała opieramy się na nodze, wbijając pięty w podłoże i krążymy na zewnątrz. Rozluźniamy kostkę, rozluźniamy stopę. Zmiana kierunku. Starczy, zmiana nogi. Pocieramy dłonie. I masujemy kolano. Poklepujemy. Ściągamy w dół. Opieramy się nad kolanem i krążymy w jedną stronę. Rozluźniając kolano, rozluźniając kostkę i stopę. I w drugą stronę. Łączymy stopy razem i krążymy w jedną stronę. I w drugą. Dobrze. Skłon. Wypychamy kolana do tyłu. Półprzysiad. Ciężar bardziej na palce. Staramy się nie odrywać pięt. Skłon. Półprzysiad. Skłon. I półprzysiad. Stoimy, rozluźniamy nogi. Splatamy dłonie i krążymy nad garstkami i kostką. Zmiana kierunku. Zmiana nogi i zmiana kierunku. Odstawiamy stopę, fala. Rozluźniamy nadgarstki, dłonie, palce i w drugą stronę. Wypychamy ręce w przód, nie podnosimy barków. I luz. Jeszcze raz. I luz. Splatamy z tyłu. Podnosimy w górę, rozciągając klatkę piersiową. I luz. Jeszcze raz. I luz. Splatamy z przodu. Wyciskamy w górę mocno. Rozciągamy całe ciało i kręgosłup. Patrzymy się w górę, wychylamy w tył.
naciągamy mięśnie z przodu. Powracamy do pozycji. Wyciskamy mocno w górę, wspinamy się na palce, patrzymy przed siebie. Osiadamy. Skręcamy się w jedną stronę. I zmiana. I zmiana. I zmiana. Powracamy do pozycji. Łapiemy za nadgarstek, naciągamy bok. I zmiana. Zmiana. I zmiana. Powracamy do pozycji, wychylamy się w tył. I luźny skłon w przód. Rozluźniamy barki, ramiona, głowę. Skręcamy się w jedną stronę. I zmiana. Zmiana. I zmiana. Do środka. Zawężamy rozkrok i przysiad na całych stopach. Rozluźniamy biodra, lędźwia. Przechodzimy na palce. Rozciągamy mięśnie stóp. Dobrze, wystarczy. Rozluźniamy nogi. Splatamy ręce z tyłu. I rozgrzejemy sobie trochę nogi. Te nogi w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. I w bok. Raz. Jesienne porządki się tutaj odbywają. Grabienie liści powietrzem. 7, 8, 9, 10 i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. I w tył. Raz, witam, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10 i zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 i 10. Kolana w górę. Sugeruję ściągnąć płaszcz. I pięty o pośladki. Dobrze, stajemy na szerokości podwójnej barków. Skłon w przód. Rozluźniamy lędźwia. Rozluźniamy nogi.
i biodra. Skłon do jednej nogi. Zmiana. Zmiana. I zmiana. Do środka. Łapiemy za kostki, tudzież za stopy i przysiadamy na jedną stronę, na tyle, na ile każdy potrafi. Staramy się rozluźnić biodra i staramy się też, aby obie pięty były na podłożu. I zmiana na drugą stronę. Zmiana. I zmiana. Do środka. Prostujemy tu, uginając nogi w kolanach. Pozostajemy w pozycji jeźdźca. Kolana szeroko. Delikatne skręty. Jak komuś zimno, schodzimy niżej. Korzystając z chwili, zapraszam co sobotę, jak będzie pogoda, na świeżym powietrzu ćwiczenia. Bardzo dobrze robią. Nie? Ok. Wstajemy, rozluźniamy nogi. I wytrząsamy całe ciało. Delikatne skręty. Delikatnie naprawdę, tak żeby nie skręcać kolan. I jeszcze raz wytrząsamy całe ciało. Dobrze. Wczoraj próbowałem nagrywać film. Nie udało mi się ze względu na temperaturę. Dzisiaj widzę, że jeszcze nagłośnienie działa. Nie wyłącza mi się tam ekran? Nie. Dobrze. Czyli mamy cały czas transmisję. Stajemy na szerokość podwójnej barków. Rozluźniamy całe ciało. Osiadamy, przenosimy ciężar na jedną stronę. I z tej samej strony wyciągamy rękę w bok. Druga ręka na biodro. Zrobimy sobie parę ćwiczeń Chan Si Gong. One są nudne, ale poprawiają koordynację i połączenie z całym ciałem. Robimy skręt na zewnątrz. Jednocześnie opuszczamy dłoń. I dłoń patrzy do przodu. O, dobra. A ciężar tam. Teraz w takim skręcie zmieniamy położenie i pod koniec skręcamy się, prostujemy do pozycji wyjściowej. Trzy. Skręcamy się w drugą stronę, dłoń wędruje w górę. I cztery. Zmiana ciężaru i wyprost. Raz. Skręcamy się, dłoń opada i patrzy do przodu. Wnętrze dłoni patrzy do przodu. Jesteśmy w osi pięt. Dwa. Zmiana ciężaru i skręt. Zmiana ciężaru na tyle, aby biodro, zewnętrzna strona biodra była po wewnętrznej stronie stopy. Trzy. Skręcamy się w drugą stronę. Dłoń wędruje w górę. Pamiętamy o kolanie, żeby się nie zapadało. I cztery. Przenosimy ciężar ciała i odkręcamy się do pozycji wyjściowej. Pokażę, jak to wygląda bokiem. Raz.
Zobaczcie, nie mam ręki tutaj, tylko mam rękę tu. Dwa. Przenoszę ciężar ciała. Prostuję się. Trzy. Skręcam się. Ręka wędruje w górę podczas skrętu. I cztery. Zmiana ciężaru. I wyprost. Jeszcze raz. Raz. Głowa wyciągnięta w górę, nie pochylamy się. Ciężar po stronie ręki wyciągniętej. Dwa. Zmiana ciężaru. Wyprost. Trzy. Skręcamy się. I cztery. Zmiana ciężaru. Wyprost. I teraz na liczenie, już bez komentarza. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Starajcie się wyraźnie przenosić ciężar ciała. Raz. Głowa wyciągnięta w górę. Dwa. Trzy. I cztery. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Na raz pełne krążenie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Zmiana strony. Rękę opieramy sobie tutaj w dole pachwinowym, nie do góry na szczycie biodrowym, tylko na dole pachwinowym. Raz, skręcamy się, dłoń opada i patrzy do przodu. Dwa, zmiana ciężaru i pod koniec skręt. Trzy, skręcamy się w drugą stronę, wyciągamy rękę do góry. I cztery, zmiana ciężaru i powrót do pozycji wyjściowej. Wyraźnie ciężar przesunięty na tą stronę. Raz. Dwa, zmiana ciężaru w skręcie i powrót. Trzy, skręcamy się w drugą stronę, ciężar z tej strony. Cztery, zmiana ciężaru. Raz, dwa, trzy. Powiem wam, że uroki ćwiczenia w parku, cztery, są takie, że jak jest ładna pogoda, to jest dużo hałasu. Raz, dwa, trzy i cztery. I na raz pełne krążenie. Raz.
2. Cały czas głowa wyciągnięta w górę, biodra rozluźnione. 4. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I powracamy do pozycji, rozluźniamy nogi, pewnie bolą tych, którzy mieli je zgięte podczas ćwiczenia. Dobrze, ja sobie sprawdzę, czy jeszcze jest nagłośnienie. Wydaje się, że jest. Dobrze. I wracamy do ćwiczenia. Ostatnio nauczałem Was takiej formy zdrowotnej, ona się nazywa krótka. Dzisiaj powtórzenie tego, co było i sprowadzimy nowy ruch. Stajemy na baczność, ale w rozluźnieniu, nie wyprostowani jak w wojsku. Głowa wyciągnięta w górę, reszta ciała rozluźniona. I rozpoczynamy. Raz, uginamy nogi w kolanach. Dwa, podnosimy lewą piętę. 3. Odstawiamy lewą stopę. 4. Opuszczamy lewą piętę. 5. Wyrównujemy ciężar. I mamy pozycję standardową, wyjściową do każdego ćwiczenia. Wyciągamy głowę w górę. Rozluźniamy się. Osiadamy. Wprowadzamy ciało w stan rozluźnienia, relaksu. I rozpoczynamy. Podnosimy ręce w górę. Raz. Do wysokości barków. Dwa. Osiadamy. Raz. Przenosimy ciężar na prawo. Dłonie w lewo, yin yang. Dwa. Zmiana strony. Tym razem odwracamy prawą stopę. 3. Przenosimy ciężar, podnosimy lewe kolano w górę. 4. Krok. 5. Opuszczamy ręce i przenosimy ciężar do przodu. 6. Wyciągamy rękę, dostawiamy stopę. 7. Ręce idą w bok, prawa się odwraca, lewa również, krok w bok, w prawo. 2. Przenoszę ciężar ciała. 3. Dostawiam stopę i wypycham w bok. Dotąd zrobiliśmy tydzień temu. Jeszcze raz. Otwarcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zaczynamy. Raz, podnosimy ręce w górę. Dwa, w dół. Raz, ciężar w prawo, dłonie w lewo. Dwa. Ciężar w lewo, dłonie w prawo. Odwracamy prawą stopę.
trzy, przenosimy ciężar, kolano w górę. Cztery, krok. Pięć, skręcamy się, trzymając ciężar z tyłu, opuszczamy ręce. I przenosimy ciężar do przodu. Tu nie jesteśmy wyprostowani, tylko lekko skręceni jeszcze. Także biodra były w linii pięt. Sześć, przenosimy ciężar do przodu, dostawiamy rękę z nogą. Raz, krok w prawo. Dwa, zmiana ciężaru. I trzy, pchnięcie. Pokażę, jak to wygląda bokiem. Ta ostatnia pozycja, u niektórych nie było. Stoimy w ten sposób. Raz. Krok w bok. Dwa. Przenoszę ciężar ciała. Skręcam się. Trzy. I pchnięcie. I jeszcze raz przodem. Raz. Krok w bok w prawo. Dwa, przenoszę ciężar ciała. Trzy, dostawiam stopę, ale nie ciasno, tylko na szerokość bioder i wypycham w przeciwną stronę. Ok, powtórzymy sobie całość jeszcze raz. Muszę kontrolować czas, bo prowadzę trening za chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, podnosimy ręce w górę, nogi zgięte w kolanach. Dwa, osiada, ręce luźne. Raz, dwa, trzy, kolano w górę. Cztery, krok. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, jeszcze raz i za chwilę się będziemy uczyć nowej pozycji. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wyrównujemy ciężar. Głowa wyciągnięta w górę, ciało rozluźnione. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy. I teraz nowy ruch. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. To jest wstęp na razie. Mamy pchnięcie. I tak jakbyśmy głaskali kota. Tak mi to kiedyś moi instruktorzy powiedzieli. Tutaj jest taki owal, który sobie głaszczę w jedną, w drugą stronę. Z tej pozycji prawa ręka idzie w dół, lewa idzie w górę, czy zostaje u góry i wyciągam lewą do przodu, potem prawą do przodu, potem lewą do przodu i później tak jakbym smarował zewnętrzną częścią dłoni po ręce lewej,
Wyciągam w górę najpierw łokieć, potem nadgarstek. Tutaj w formie takiego dzióbka. Nadgarstek jest luźno. Wyobrażam sobie, że tutaj coś trzymam ciężkiego, mi to zwisa. I następny ruch. Krok w bok. Skręcam się i otwieram. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Do tej pozycji. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ciężar zostawiam na prawej, sześć i siedem. Pokażę tyłem, bo tutaj część z Was robi lustrzane odbicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Jeszcze raz przodem. Gdzie ja to stałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I powtórzymy sobie całość. Łączymy, tak żeby nie zapomnieć ruchów. Teraz stoimy z czasem, akurat. Otwarcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, podnosimy ręce w górę. Dwa, opuszczamy. Raz, ciężar w prawo, dłonie w lewo. Dwa, ciężar w lewo, dłonie w prawo. Odwracamy prawą stopę. Trzy, przenosimy ciężar, lewe kolano w górę. Cztery, krok. Pięć, skręcamy się w prawo, przenosimy ciężar na lewo. Sześć, wyciągamy lewą rękę, dostawiamy stopę. Raz, krok w prawo, dwa, zmiana ciężaru i trzy, pchnięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, krok w lewo, zostawiamy ciężar z prawej strony, sześć, skręcamy się w prawo, przenosimy ciężar na lewą stronę i siedem, otwarcie i osadzenie. Dobrze. Mamy nagranie, tak więc będziecie sobie mogli to powtórzyć w domu. Patrzcie też na poprzednie lekcje, gdzie po kolei wprowadzałem każdy kolejny ruch. A teraz, jak zwykle, 8 kawałków brokatu dla poprawienia kondycji fizycznej, samopoczucia i odporności. Stajemy na szerokość barków. Wyciągamy głowę w górę. Osiadamy, rozluźniamy się. Chwilę sobie tak postoimy, żeby uspokoić organizm, uspokoić oddech.
rozluźnić się. Luzujemy pośladki, moi kochani. Nie trzymamy pośladków spiętych. I zaczynamy. Przysiadamy nisko, splatamy dłonie przed sobą. Prostujemy nogi w kolanach, jednocześnie dłonie idą do góry. Nie podnosimy barków. Wyciągamy dłonie wysoko w górę, patrzymy za dłońmi. Opuszczamy głowę, patrzymy przed siebie. Ręce bokiem opadają w dół, a my zginamy nogi w kolanach. Raz. I dwa. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Poszerzamy rozkrok. Półtorej szerokości barków do dwóch. Jedna ręka odwodzona jest do boku, druga łokciem do boku, tak jakbyśmy naciągali cięciwe łuku. Pozycja niska jeźdźca, kolana szeroko. Odwracamy głowę i patrzymy daleko za palcami, wypatrując jakiegoś ptaka. Powracamy do pozycji. I na drugą stronę to samo. I powracamy. Ale piękna cisza się zrobiła na 8 kawałków. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. I kontynuujemy. Ostatni raz. Powracamy do pozycji na szerokość barków. Przysiadamy. Trzymamy ręce tak, jakbyśmy trzymali duży dzban. Nogi mocno zgięte w kolanach. Teraz prostujemy nogi w kolanach, jednocześnie jedna ręka idzie w górę, a druga w dół. I przysiadamy z powrotem do pozycji wyjściowej.
i na drugą rękę to samo. Wdech. I wydech. Nie podnosimy barków. Staramy się barki trzymać na tej samej pozycji. I ostatni raz, ostatnie powtórzenie. Wdech, gdy idziemy w górę i wydech, gdy przysiadamy. Odwracamy dłonie wnętrzem do dołu. Dłonie pracują na tej wysokości. I teraz prostujemy nogi w kolanach, dłonie odwodzą. Przy wyprostowanej sylwetce przenosimy ciężar do przodu, pochylając się i odwracamy głowę w lewą stronę. Wydech, przysiadamy do pozycji wyjściowej. Wdech, odwracamy głowę w prawą stronę tym razem i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. I ostatni raz. Bardzo fajne ćwiczenie na płuca. Myślę, że w dobie tej pandemii warto to robić. Dobrze, nogi odpoczęły. To teraz poszerzamy rozkrok, ręce w górę i opadają nad kolanami na udach. Niedźwiedź kołyszący. Wdech, wydech. Krążymy tułowiem, tutaj jest środek obrotu. I wydech, przysiadamy. Wdech, teraz w drugą stronę. Wydech, opadamy tułowiem. Wdech, gdy tułów idzie w górę. I wydech, przysiadamy. I powtarzamy ćwiczenie. Wyciągamy głowę w górę, naciągamy kręgosłup. Przy prostym kręgosłupie schodzimy w dół. Wydech. Teraz głowa wyciąga kręgosłup w górę i osiadamy. Wydech, naciągając kręgosłup. Wdech, wydech. Wdech, wydech.
Dobrze, wytrzymajcie jeszcze. Jeszcze jeden raz w jedną stronę. I w drugą. Zamykamy pozycję. Stajemy znowu na szerokość barków. Nogi teraz będą odpoczywały. Wdech, podnosimy ręce w górę. Wydech, opuszczamy przed tułowiem. Wdech, ręce na plecy. I z wydechem robimy skłon. Ręce po plecach, po śladkach, udach i łydkach schodzą w dół. Przechodzimy na grzbiety stóp. Wyciągam ręce do przodu. Jak się zrównają z tułowiem, podnoszę całość do góry. I wydech. Wdech. Wydech. Schodzimy w dół. Wdech. I wydech. Wdech. Bardzo dobre ćwiczenie na krzyże. Wydech. Wdech. I wydech. Kontynuujemy przez chwilę sami. I ostatni raz. Opuszczamy ręce. Nogi odpoczęły, to poszerzamy rozkrok. Ręce spoczywają na biodrach. I jedną rękę wyrzucamy w przód. Z wydechem otwieramy dłoń, odwracamy, wdech zawijamy i wydech, zmiana ręki. Wdech, wydech. Nie zaciskajcie pięści, to ma być tylko forma zaciśnięta. Wdech, wydech, wdech, wydech, kolana szeroko, pozycja jeźdźca, barki opuszczone. Co się dzieje? Ostatni raz. Zamykamy pozycję. I ostatni, ósmy kawałek brokatu. Niektórzy mówią, że najtrudniejszy.
Wspinamy się na palce. Wdech. Wydech. Opuszczamy do połowy. I spadamy na pięty. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Kontynuujemy sami. W rytmie własnego oddechu. I ostatni raz. Mam nadzieję, że nie zrobiliście dziur piętami. Kładziemy dłonie na podbrzuszu. I chwilę sobie postoimy. Rozluźniamy nogi, rozluźniamy biodra, wyciągamy głowę w górę. Luzujemy pośladki. I chwilę kontemplujemy ten stan. A ja zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że też będzie pogoda, tak więc spokojnie będziemy mogli tutaj w palmiarni sobie poćwiczyć od godziny 8:30. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za zajęcia. Dziękuję, przybyłem i zapraszam. Cześć.